Wiecie co, wszyscy robią taki easy content, więc w sumie ja też pierdolniemy tutaj 100 skrzyneczek. Co wy na to otwórzmy? I tutaj chest mamy tych koktajli 100, do tego 100 skrzyneczek. No i jedziemy, zobaczymy co nam wydropi. Raczej będę przewijał do tego, jak będzie coś fajnego. Na przykład to jest gówno, gówno po prostu i tyle. Otwieramy następne. Uuuu, no kurwa gówno. Okej! Okay, jakiś kupon mamy, idziemy do przedmiotu. Eee, find on Marketplace, zobaczmy ile jest warty. Wątpię, żeby coś był warty, ale hej, 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 hej! Hej! Jest warty dolara 14, bo tyle są w stanie ludzie za niego zapłacić. I to było na skrzynce numer... Już zobaczmy ile z tego otworzyliśmy skrzyneczki. 14 skrzynek póki co zostało otwartych. No i jedziemy. Następne rzeczy. O kurwa, no jasne. No bym się zesrał na malinowo. <laughs> o kurwa! Dostaliśmy eee, Arisaka Type 44 I O ile się nie mylę, już go... Ma... Nie jestem pewny czy mam. Zobaczmy ile jest warty na marketplace. Ie. Coś wypadło w końcu, panowie i panie. Coś, coś, jest tutaj, coś jest, zaraz powiem wam na której skrzynce, ile ta Arisaka, kurwa, patrzcie, po 8 dolców sprzedają, no co, dają za nią 3,20, co, co prawda, ale można powiedzieć, że z 5 dolców może być warta, tak? Z 5 dolarów będzie warta ta Arisaka, elegancko, eee, ile skrzynek, gdzie to było? 6, 30 skrzynek, na 70 skrzynce wypadła mi Arisaka, także nice, very nice, kurwa. A nie, ja mam Type 99 Sniper Rifle. Arisaki nie mam. Czyli widzicie. No tu jest ta Arisaka. Mogę na ją kliknąć, ale no nie. Nie chcę, nie chcę konsumować tego kuponu. Dobra, otwieramy dalej. Czyli no nie miałem jej rzeczywiście. No nie jest tak, że mi się zduplikowała akurat. Okej. Okay, skończyły się skrzynki. Otwarliśmy 100 skrzynek. I na tym zakończymy ten odcinek. Podsumowując, dostaliśmy gdzie tu są decale. Nie, no, pojazdy, co nie, gdzie to jest? Decorations, tutaj. Wypadła nam Arisaka Type 44. Na 69. skrzynce, i wypadł nam Willis. MB, ale tego można tylko na oczywiście na y, statki, na okręty nakładać w tej grze. Y, to już miałem dawno, dawno temu to sobie leży, bo jest chuja warte na razie y, i tyle. Także no wypadł nam towar wartości nie wiem, może 7 dolarów, jakby to troszeczkę naciągnąć i zaokrąglić za y, 6 milionów srebrnych lwów. Teraz mam 2,5 miliona, później jeszcze dokupimy a, ja, nie to chciałem zrobić. Później jeszcze dokupimy na streamie następne, nie wiem, dwie, dwie bańki i spróbujemy jeszcze pootwierać ze 100 następnych skrzynek. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ode mnie tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Czy warto? Musicie sobie odpowiedzieć sami.